Welcome to the Silesian Bridge official YouTube channel. My name is Bart Zelaytys, and today we have a very important statement and an announcement to communicate. I will begin with a short memo from the Quedlinburg Lodge, and our president, Mr. Roman Furmaniak, will follow with an announcement. Polish subtitles are available for my part of the speech, and English subtitles are available for Roman's part. Statement from the Quedlinburg Lodge. The Quedlinburg War Diary, which was written at the end of the Second World War, documents 11 deposits hidden by the Quedlinburgs in the Lower Silesia and Opole region. This was a part of a large-scale, short-term endeavor to create the financial, organizational, and economic foundation of the newly formed German state. Their goal was to close the Western front line and to focus on the post-war war against the Soviet Union. The deposits, hidden in the present-day Poland, intended to secure the German heritage. They were meant to provide a guarantee for the new currency. Additionally, these deposits were to help rebuild destroyed German industries, as well as more than 700 companies and banks around the world, in order to organize, support, and promote newly created Germany by the Quedlinburgs. One such long-term undertaking that began at the end of the war was the consignment of artworks to well-known and successful at the time art dealers such as Hildebrand Gurlitt. These specific works of art did not constitute the German cultural heritage, such as degenerate art, and were illegally obtained during the occupation of France and Benelux for the purpose of their gradual sale. The funds obtained as a result of these sales were used to finance organizations responsible for transferring Nazis to other continents. Now Roman will deliver an official announcement. Szanowni Państwo, jako prezes Fundacji Śląski Pomost mam zaszczyt zwrócić się do Państwa z prośbą o pomoc w ustaleniu właścicieli obrazów prezentowanych w naszym materiale. Celem naszej Fundacji jest zwrot tych bezcennych dzieł sztuki pozostających przez ponad 75 lat w ukryciu. Wierzymy, iż zwrot tych obrazów zapoczątkuje proces powrotu dziedzictwa światowego i wzbogaci naszą wiedzę historyczną, określającą nas jako społeczeństwo. Licząc na bezinteresowną pomoc, zwracamy się do historyków sztuki, kolekcjonerów obrazów, domów aukcyjnych, osób prywatnych i instytucji państwowych na całym świecie, z prośbą o pomoc w ustaleniu prawowitych właścicieli prezentowanych obrazów w celu ich zwrotu. Będziemy wdzięczni za wszelkie wskazówki mogące pomóc Fundacji w misji, jaką pełnimy. Chciałbym dodać, że jesteśmy samofinansującą się Fundacją. Wszelkich zainteresowanych dołączeniem do grona naszych członków oraz do składania dotacji zachęcamy do kontaktu z nami. Szczegółowe instrukcje są również w opisie naszego kanału oraz w napisach końcowych. Za wszelkie dotacje z góry serdecznie dziękuję.